Dzień dobry, moi drodzy kursanci. Przepraszam was, że bez kamery, ale no po prostu jestem chory. Dosłownie 2 godziny temu jeszcze spałem i wziąłem leki, żeby jakoś tutaj działać. Mam nadzieję, że to nie jest problem. Następnym razem oczywiście postaram się tutaj facjatę pokazać. No i cóż, będziemy za chwilę startować z symultaną. Dzień Fajnie, dobry, moi fajnie, że jest was już kursanci. dużo. 30 ponad osób. Nie wiem, co się stało. Jak wcześniej tutaj wywalało zawodników, wczoraj jak osoby dochodziły, to nie wiem, liczę z ich wyrzucał. Aczkolwiek teraz wydaje się, że jest w porządku. Może chodzi o to, że jak ktoś się zarejestrował na symultanę, to potem wyszedł z liczesa i bardzo możliwe, że wtedy tutaj system wyrzucał. Nie mam pojęcia dlaczego, ale możliwe tak było. No, jeszcze chwilę poczekamy, sekundkę. Mamy jeszcze według tutaj mojego czasu ze 4 minutki. Może jeszcze ktoś dojdzie. O, właśnie. Jeszcze jakieś osoby tutaj dotrą. Link do transmisji już wam wrzucam. Tak, żeby każdy już tutaj mógł spokojnie. Jeżeli komuś odpowiada, to bardzo proszę. Można oczywiście oglądać, słuchać na żywo, co będę tutaj gadał. Także fajnie. Jeszcze przypnę tutaj link na czacie na górze. No, możliwe, że pewnie się ktoś tam spóźni. I ewentualnie będzie mógł sobie poglądać. Przepraszam za zawiechę. Tutaj akceptuję jeszcze zawodników. Równo o 18 startujemy. To znaczy pewnie system sam wystartuje. A nie, ja mogę nacisnąć start. Ok, to zobaczymy. Ewentualnie minutkę po 18 to zrobimy. Dajcie znać proszę, czy mnie słychać. Mam nadzieję, że tak. Dynax, dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze chwileczkę poczekamy. Mam nadzieję, że już mamy 35 osób. W sumie to jest chyba dobre, że nie jest powyżej 50, bo chyba powyżej 50 system nie kwalifikuje. Przypominam, nie kwalifikuje zawodników i wyrzuca prawdopodobnie. Kiedyś jak grałem, to tak chyba było. Może się to zmieniło, nie wnikałem w ustawienia liczesa, no ale to powinno wszystko działać. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Każdy z was ma, przypominam, 15 minut plus 5 sekund na ruch, więc będzie można sobie pewnie trochę dłużej pomyśleć. Ja ustawiłem sobie czas jeszcze dodatkowo 120 minut plus. To się wydaje ogromnie dużo, ale wierzcie mi, że jak się gra na kilkudziesięciu stawach jednocześnie, to ten mój czas ucieka, bo wy możecie odpowiedzieć od razu posunięciem, a mi leci czas, a ja muszę grać tam na innej szachownicy, więc to tylko dlatego, żeby no tak nie przegrać na czas po prostu, tak? Chodzi głównie tutaj o zabawę, o naukę. Wiesz co, Adamie Rogala, powinno mi wystarczyć 2 godziny. Ja troszeczkę chyba szybciej klikam, mi się wydaje, od naszego kolegi. Mam nadzieję zresztą, ale nie mogłem ustawić więcej, słuchajcie, niż 120. Chyba nie mogłem, z tego co kojarzę. Zbliża nam się 18, moi drodzy, 41 osób na pokładzie. No, to będzie dużo gierki. I powiem tak, jeżeli partia, któraś tam, no przepraszam tak brutalnie, ale któraś mnie jak zaciekawi, to bardzo możliwe, że ją skomentuję na YouTubie publicznie już wtedy. Aczkolwiek zastanawiam się cały czas, czy tą naszą transmisję też udostępnić na YouTubie. Możliwe, że tak, ale jeszcze pomyślę. Decyzji nie podjąłem. Ważne, że na razie wszystko tutaj działa. Mamy 18, poczekam jeszcze dosłownie minutkę, tak jak pisałem w wiadomościach i mailach, żeby uszanować czas osób, które są punktualnie. A jeżeli kogoś oczywiście nie będzie dzisiaj, to będzie oczywiście okazja też
Wydaje mi się, że zrobimy jeszcze drugą symultanę, tak żeby była okazja, żeby więcej osób miało ochotę zagrać. No ale oczywiście też osoby, które powtórnie by chciały zagrać, to prawdopodobnie też to się powinno udać. Jak widzicie, tutaj nie ma nas 500, jest 41, więc no zresztą, tak jak już mówiłem, 50 osób chyba jest maks, więc na szczęście nie trzeba tu kogoś wyrzucać. No dobrze, moi drodzy, no to co? Wydaje mi się, że startujemy. Jest 41 osób. Życzę Wam powodzenia, no i dobrych gierek. Jak coś, to oczywiście śmiało piszcie na czacie. Już sprawdzam tutaj, czy wszystko działa. Też partie towarzyskie są ustawione. Myślę, że to nie ma znaczenia. Poczekajcie, bo teraz widzę, że mój przeciw... Ja gram tylko z jedną osobą i to jest dziwne. Aha, przełącz po ruchu, sorry. Więc już przełączam i teraz będę grał z kolejnymi osobami. No to ktoś miał trochę szczęścia. Będę tutaj troszeczkę te ruchy zmieniał oczywiście. Szybciej będę wyprowadzał te pionki. Pierwsze posunięcia będą dosyć szybkie. Losowe. Pionek do centrum. Dziwne, że gram białymi, bo ja ustawienie też zrobiłem, że można sobie wybrać kolor, ale zwykle tak jest, że symultanista powinien grać białymi. No ale myślę, że nikt nie będzie miał mi tego za złe. Już gdzieniegdzie widzę, że są podwójne posunięcia, także zaraz nam się tutaj te partie troszeczkę zwolnią. MT Skup, tak, spóźniłeś się, bardzo mi przykro. Tutaj oczywiście, ojejku, przyjmę cię, ale... O Matko Boska, żebym ja czegoś tutaj nie zniszczył. Zawsze mnie to stresuje. Momencik. No właśnie, przyjąłem cię od razu, a muszę wejść do klubu z powrotem. O, wi, zabij mnie, słuchajcie. Masakra. Co się tutaj wydarzyło? Moment, link do symultany jeszcze kliknę. No nie, ajajaj, mój błąd, że tutaj cię dodałem. Ale chwila, mam nadzieję, że tu się wszystko ułoży za moment. Bo symultanista wyszedł, to co, to koniec? To... O rety. Macie tutaj się ze mną, co nie? Momencik, sprawdzam. No tak, tutaj nie widać już tej symultany. Słuchajcie, moi drodzy, zrobimy inaczej, że ja tą symultanę stworzę chyba jeszcze raz i zaraz wam podrzucę linka, bo nie ma innego wyjścia. Przepraszam was najmocniej. Niepotrzebnie tutaj przyjąłem jeszcze jedną osobę, co wszystko mi wywaliło, a nie wiem, jak do tego wrócić. Jeszcze patrzę na dole. Chyba nie ma opcji. Nie, jest opcja. Przepraszam was. Wszystko w porządku. O, no to człowiek się też uczy nowych rzeczy. Wystarczyło kliknąć po prostu w szachownicę i jedziemy dalej. Także w porządku. Nie, nic się nie stało. MT Skup, ale niestety nie mogę cię już tutaj dołączyć do naszego turnieju, do naszej symultany. Więc wybacz, proszę. Następnym razem będzie okazja. Ok, może jakieś różne debiuty też pogram troszeczkę. A tam było E3, C6 z rozpędu, już zagrałem. Dobrze. Za chwilę oczywiście te partie zwolnią. Mam nadzieję, że już u wszystkich jest jakieś posunięcie. Postaram się jeszcze wykonywać szybciej te posunięcia, przynajmniej na samym początku. Dobra, to lecimy tutaj z sycylijską. Oczywiście zaraz jak zwolnimy, to troszkę też poopowiadam zapewne o posunięciach. Jak je tutaj wykonywać. A na razie to oczywiście jest początek. No niech będzie tak. O, to ciekawe posunięcie, może tak. Obrona francuska, proszę bardzo. O, tutaj wybitka. Również wybitka.
Okej, okay, chyba tempo jest w porządku, prawda? Dajcie znać, jeżeli ktoś jest na czacie, czy wszystko gra. Okej. No, oczywiście te moje partie, one nie będą jakoś super jakościowe na tyle szachownic. Jest to bardzo trudne. Chyba, żebyśmy się nigdzie nie śpieszyli i naprawdę byłoby, nie wiem, z 4 godziny na grę albo 5, żeby spokojnie temat ogarnąć. Ale spoko, myślę, że zobaczcie, wy macie 15 minut plus czas zadawany, więc jest dobrze. Mamy różne debiuty na szachownicy. A, spoko! Dopiero zauważyłem, że ja też gram czarnymi. Więc faktycznie tutaj jest wszystko w porządku. Czyli ustawienia, to co mówiłem wcześniej, działają i jest git. No, z niektórymi tu już widzę, ostre debiuty będą się szykowały. Dobra. No niech będzie tak. Jak widzicie, nie gram na żadne pułapki. Póki co, aczkolwiek pułapki tutaj nie są raczej wskazane. Warto grać normalnie debiuty. Mam z którymś zawodnikiem obronę królewsko-indyjską. Będzie ciekawie. Rajdman Mucha, Karo Kana mi tutaj zapuścił. Okej. Dobra, D4 ciśniemy. O, E6, bardzo ciekawe posunięcie. Wyprowadzam figurę. Bitka, bitka. E4, roszadka. Nawet partia wiedeńska nam się tutaj trafiła w jednym debiucie. A, to posunięcie. A, to jest ciekawe. Tutaj Rajdman, nie wiem jak grać, więc masz szansę. Bo totalnie nie wiem jak sobie tutaj poradzić. Będę grał na czutkę i będę grał ostro. Cały czas 41 zawodników w grze. A może D5. O, ciekawe posunięcie. No dobra, zbijamy. No dobra, niech będzie tak. F6. O, to ciekawe. Ciekawostki. Okej. Skoczek na F3, bicie, no to bicie hetmanem, dobra, C5, no widzę, ktoś odrobił lekcję, fajny Krystian. Okej, będziemy próbować robić łapki, sporo już wymian się porobiło. Dobra, roszadka. Myślę, że... Nie wiem, chyba nic mi nie grozi, więc wezmę tutaj pionka. Dobra, o, to jest ciekawy wariant. Tutaj zbijamy. Coś tam wiem, nie będę ukrywał. Tutaj muszę chyba wrócić z podkulonym ogonem. Chociaż... Tu będzie strzał. Może tak. Okej. Goniec E3. Jeszcze figury nie podstawiłem żadnej, więc jest w porządku. Dobra. No dobra, E6 niech będzie.
No TC5 to chyba najlepsze nie jest, dlatego że tutaj będę miał dobre pole na polu D5 i chyba ten ruch też nie jest najlepszy, mam nadzieję. W sensie, mam nadzieję dla mnie, no ja tutaj słuchajcie, forów nie daję, absolutnie, nigdy tego nie robię. No chyba, że wiecie, tam pracuję z jakimś małym przedszkolakiem, aczkolwiek staram się tego nie robić, dlatego że tak nie wolno. Cygnuję C5. Łukaszu, tutaj zbijam chyba tego końca. Zbijam też na E5. Wieża ruszyła. Dobra, chyba mam ruch D5. A to ciekawe posunięcie, muszę przyznać. No dobrze, wyprowadźmy figurę. Tutaj jeszcze mamy debiut. Roszadę również zrobię. Tutaj również. Niech będzie tak. Wybicie tutaj do końca. No ale już chyba wszyscy ruszyli. Już tam te partie jakoś trwają, prawda? Więc już jakoś tutaj można pograć. Posunięcie E5. Niech będzie tutaj teraz C6. Pełna zgoda. Wymiana. Dobrze. No dobra. Roszada jest istotna. Tutaj plaśniemy na F. Na F plaśniemy. Będzie tak. Będziemy straszyć. Goniec D7 bronimy. Hetman D2. Tam nie można H6. A tu jeszcze mamy debiut. Jak widzicie, słuchajcie, ja nie jestem groźnym zawodnikiem. Ja sobie po prostu wyprowadzam figury. Okej. Okay. Chyba tutaj taki szach jest dosyć przyjemny. Aczkolwiek może tu. Szach. Skoczek D7 się zawsze przyda. Dobra, hetman D3. Skoczek D7 na pioneczka. Tutaj tak. Okej. O, H4. No, widzę tutaj ostro. Tutaj przeciwnik na mnie ciśnie. Będę bronił się jak lew. Nie jak lwiątko, jak lew. Dobrze, goniec E3. Posunięcie F6. To trochę, znaczy ciekawe, aczkolwiek chyba nie najlepsze. Dobra, to goniec E6. Skoczek tutaj wylądował. Jakiś zrobimy chyba mały progresik. A3 odstraszymy. Tutaj to zbijamy we Francuzie. D4. Dobra, wracamy do centrum. Tutaj mogę sobie też tak zagrać. D5. Coś czuję, że tutaj będzie poważna rozgrywka. Na pewno mogę tak. Skoczek C3. Dobra, tutaj hetman D5. Ok. Mamy klasycznie obronę królewską dyską. No ten ruch nie jest najlepszy. Bartazam. Dlatego, że no podsłania króla bardzo. I w ogóle to nie jest najlepsze takie posunięcie ideowe. Dobra, tutaj tak. Bijemy oczywiście. No wyprowadzimy najpierw końca. Tutaj skoczek. Bitka w wieżę, żeby wieża miała otwartą linię. Skoczek chce wejść na G4. No spryciarz, ale nie pozwolimy mu na to. Chwilę, jeszcze mogę tam walnąć i osłabić. Ale nie, nie zrobimy tego. Zostawię sobie gońca. Skoczek E2. Próbujemy tam wygonić. No tak, tu widzę, że będą się działy bardzo klasyczne rzeczy. Okej. A zagram tak. Próbuję zaskoczyć przeciwnika. Rozwojem figur. Niech będzie goniec E3. Skoczek tutaj na E7. No tutaj jest dosyć taka pozycja, powiedzmy, symetrik. Skoczek C2 na E3 pójdzie. Goniec E3. No tutaj bardzo lubię te nowoczesne schematy, takie pircowate. Dobra, zbijamy. No i już jest czas po prostu na to, żeby troszeczkę pomyśleć więcej. Wszędzie zakończymy rozwój. No i teraz Krzysztof musi sobie przypomnieć wariant. Czy tutaj jest E4? Tu. Nie wiem, czy jest, ale tak zagramy. Trzeba się pobawić. Tu goniec na E4 z opcją wybicia. Nie wiem, czy to dobre, ale spróbuję.
Okej, tam goniec A6 się szykowało. Gramy C5. Skoczek. No to G4 i chyba po skoczku. Tutaj D5 sobie wrzucimy. Jak będzie hetman C2. Dobra, tu jeszcze klasycznie. Wybitka. Wybitka. Dobrze. Wprowadzić wszystkie figury należy. Hop. O, zbijam na G7. No i tak też bywa. E5 od razu zaatakujemy, bo chyba jest na to przestrzeń. Tutaj pionek z E, dobra. Figurki sobie wychodzą, roszatki. Tak, ten ruch widziałem oczywiście. Jest to normalne posunięcie. A czy chyba tam. A zaraz dojdziemy do tej partii. Chyba było niepotrzebne. Dobra, skoczek wychodzi, tam coś broni. Hop. Dobrze, co tutaj się wyrabia? Może tak zagrajmy. Tutaj będziemy celować w skoczka. Skoczek C6. Okej, A5. Dobrze. Sprytnie chyba wieża E8. Tam jeszcze oczywiście trzeba wyprowadzić figury. Tutaj blaść. Wydaje mi się. A no tak, chyba jest dobrze. Tak, bo skoczek zawsze na E6 broni. Dobra, goniec E2. To też goniec B4. Wieża C1. Ok, teraz hetmana przerzucimy trochę wyżej. Jest roszada, jest roszada. Też E5. No dobrze, goniec C7. Tutaj? Serio? Ok. Szacha damy. Dobra. Zaatakujemy skoczka. Hetman D3. Dziwne posunięcie hetman D3, powiem szczerze. Ale niech będzie. G3. No tutaj roszadkę zrobimy. Tu jeszcze mamy dopiero drugi ruch. Więc jeszcze kupa gry, że tak się wyrażę. No dobra, tutaj wymiana hetmanów będzie. Ja chętnie to uczynię, dlatego że mi to też upraszcza grę. Dobra. Hop, zbijamy tutaj. Fotenka biorę. O, bardzo ładny ruch, ale mam skoczek E6. Tak jak już mówiłem, skoczek tam E6 wszystko broni, na szczęście. Niech będzie E5, roszada. Tutaj zbijamy. A tutaj oczywiście, że zbijamy. Bez dwóch zdań. A cóż tutaj się dzieje w tej pozycji? Jak nie z tej strony, to może z tej troszeczkę. Roszada szybka. Dobra, tu również na spokojnie. Wieża AD1. No i do E5 dochodzimy do otwarcia centrum. Aha, tutaj będzie trzask. Chyba nie przeszkadza goniec F4. Dobra, tu mamy klasik. To posunięcie to chyba B6 na spokojnie. Hop, tu wybijemy. Nie, źle zrobiłem. Można było wierzyć. Nie, dobrze, dobrze, dobrze jest zrobione. Aha, tutaj chcesz mi zagrać, mój drogi przyjacielu. Dobrze, zagramy wieża E1. Skoczek zagra. Dobra, hetman B6. I co? Mam szacha. Skoczek wychodzi. Ale się porobiło. No to wzmocnijmy tutaj to centrum. Troszeczkę. Goniec G5, zaatakujmy. A F3 spokojnie. Tam figurka więcej jest, co nie? F3, skoczek. No tak, z niektórymi jeszcze mam początek. To wynika z tego, że myślę, że po prostu biorę skoczka. I tyle. Tu pionka biorę. Okej, no to taki ruch powinien teraz być dobry na D5. Goniec D7. W pożądalu. Taki ruch będzie grany. Zagramy H4, H5.
z takim planem. No coś czuję, Rajdwan, mucha, że ty mnie tutaj pokonasz. Mam takie przeczucie. Nie podoba mi się to przeczucie. Dobrze, no to co, wieża E8 po Bożemu. Dobra, C6 się tutaj przyda zawsze. Goniec zbił, miał prawo. Wracamy. Łapanie przestrzeni i tutaj odbijamy. Okej. D6, tu będzie, powinno być dobrze. Goniec na C5, to ciekawe. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. Tutaj celuje mi przeciwnik. Tak, chyba będzie dobrze. O, no to tutaj już mam chyba pana Tomiego na taktyce złapanej. To bicie na C5 było fatalne. Fatalne, moi drodzy, nie można tak łatwo oddawać gońca czarnopolowego. O tym w kursie mówiłem. To jest bardzo zły plan. To dzięki temu będę miał izolowanego pionka, znaczy przeciwnik będzie miał izolowanego pionka, którego będę atakował. Dobra, tutaj mamy teorię. Co? Tutaj bicie, bicie. No i D6. Tak, z tym ruchem się liczyłem i teraz spokojnie sobie chyba uciekniemy. No ale to tutaj to chyba G4. Cały czas ten sam motyw, zobaczcie, że działa. Ale chodzi o to, że żeby wyciągnąć potem z tego wnioski. Zresztą jak dobrze wszyscy wiecie. Dobra, niech będzie hetman D2. Dobrze. Chyba złapałem to przeciwnika w pułapkę. Okej, to gramy tak. Końcu uciekaj. Co tutaj się dzieje? Ale to ja spokojnie zbiję tu. Dobrze, G3. Do centrum. Tu sobie ucieknę. Już kojarzę te partie rozgrywane. Tak. Rozpychamy się na skrzydle. No dobrze, tutaj. A może tak w sumie? Nie, no mogę nawet w ten sposób. Pionka podstawiłem tam. To no nie mogę w ten sposób. Pionka podstawiłem. No dobrze. Na D3 pionek leci. Okej. Aha, takie buty. To może tak się ratujemy jeszcze. Tu będzie strzał. Co ja zagrałem? No dobra, tutaj zbić to trzeba. Nie poszło bicie, a to ciekawe. No to tak. Tu chyba mam strzała. Z tą sycylijską to nigdy nic nie wiadomo, słuchajcie. Strzał. Taktyka. Tutaj to chyba biorę pionka za friko. Figury trzeba wyprowadzać. Dobra. Żebym ja tutaj taktyki jakieś nie podwalił. Długa roszada. Dobra, roszadka. Zbijamy, zbijamy. A to dobry ruch, to jest dobry ruch. Ale może tak, wtrącimy posunięcia. Myślę, że tak po prostu. E5. Ok. Aha, tu jest bicie. Jakoś mniej, ale to jest chyba chwilowy moment. Tutaj zbijamy. Roszada. Okej, wieża B7 to skoczkiem tutaj się buduje jeszcze mocniej. Tutaj odpędzam końca. No właśnie, tutaj podstawiłem pionka. To jest słuszna uwaga. No dobra, trzeba podkulić ogon i wrócić. Nie ma wyjścia tutaj gońca na D7. Ale się ciekawie porobiło. Zobaczymy, co na to przeciwnik. No to wracam. Też roszada. Wieża. Ok, tutaj. Nie podoba mi się to, dlatego.
Zagramy tak. Skoczek, koniec. Wprowadzimy sobie kolejne figury. To bardzo ważne. Tutaj również. Niech będzie skoczek. No właśnie, no to chyba tak trzeba grać B6. Tam białe już mają dobrą pozycję. Muszę tutaj przyznać koledze rację. Skoczek, no i tutaj zbiją końca. Ok, gramy A5. Hop. Jest mocny atak, gramy F4. Tak, wiedziałem, że będzie takie zagranie. Tak, wiedziałem o tym. Żebym tu nie podstawił niczego. O, wydawało mi się, że tutaj już mam bardzo dobrze, a tu się okazuje, że aż tak różowo nie jest. No chyba, aha, koniec mi nie może uciec. Tak, muszę zagrać. Nie mogę tak. Trzeba wybić chyba. Dobra, wybijam. Koniec G5. Tutaj wybił król w porządku. Może tak, po prostu gońcem. Idzie skoczek, tutaj skoczek atakuje. Dobra, goniec E6. I trzeba przerzucić skoczkę na drugą flankę. Dobra, będziemy szykować B4. A tutaj będziemy próbować matować. Roszada również. Okej. Okay. Hop. Goniec C2. Aha, stąd ruszył. Dobrze. To próba wymiany. Chyba jest strzał. A to wymieniamy. Otwieramy wieżę. Jest trochę trzasków. Te figury się wymieniają. To bardzo ciekawie powstało teraz. Ciekawie, ostro i nieprzewidywalnie. No dobra, D6. Aha. Tutaj w ten sposób wymienimy sobie jedną wieżę. Ktoś chyba poddał partię, mi się wydaje, bo już jedna partia się skończyła. Ok, no to trzeba figury wyprowadzać. Nie ma wyjścia. B4. No to tak, zdwoimy wieżę. Może się uda. Ok. Koniec G5. Koniec G5. Same koniec G5. I koniec F3. I roszady. I B4. Szach. Ok. Wymiany są dla mnie jak najbardziej korzystne. Skoczek F4 jeszcze. Ale nie, no to bije. Jest figura więcej po prostu. Ok. Wracamy i wieża. Hop. Skoczek G4 z atakiem. A, no dobra, tutaj myślę, że bardzo prostym rozwiązaniem będzie wymiana hetmanów. Powrót taty bez wypłaty. Chyba związujemy skoczkę na C3. O, hetman B6. I tu jestem już zaskoczony. Chyba tak się gra. Znaczy coś tam kojarzę, ale to wiecie, jak się nie gra swoich debiutów. Hetman C7, mam tu bardzo sprytnego zawodnika, panie Tatar. Bardzo ostrą pozycję mamy, fajną. I w sumie nie wiem, jak tutaj grać dalej. Całkiem nieźle to wyszło. Dobra, podkulam ogon i skoczek na D2. Dobra, tutaj hop. Król zbił. No to wymieniamy, jak więcej, to trzeba wszystko wymieniać. Tutaj również. O, dobrze, tak. Koniec F6 to E5 of course.
No, cztery pionek jest zdobyty. Okej, to jest ciekawa sytuacja, bo niby pionek mniej, ale jest tam trochę, jakby to powiedzieć, przestrzeni. Aczkolwiek nie widzę, jak się tam dostać. Muzyczny kwadrat. To jest ciekawe. Ja coś tam chyba wypuściłem, mi się wydaje, ale momencik, niech ja się zastanowię. Muzycznym kwadratem lekko nie będzie. Ho. Co by tu zrobić? Nie wiem. A, dobra, zagramy tak na razie. Zajmiemy linię. Tutaj również. Tutaj długa. Hop. Tak, ten ruch widziałem. B4, ok. Chyba Henon H3 będzie w porządku. No i na wolną linię wieżami. Co tutaj się wyrabia? Jakieś maty mi przeciwnik szykuje. Wieża G8? Tak, sprytnie zagramy. Skoczek wlatuje do centrum. Ok, goniec A6 i tutaj. Co my tu mamy? A, może roszada? Nic tu chyba się złego nie będzie działo. Hetman F4 wyżej. Tu mam strzała? Chyba tak. To podstawka. Skoczek, skoczek. I tu jest bardzo fajny ruch jak goniec H6. Właśnie w obronie królewsko-indyjskiej często to bywa w ten sposób. Tutaj wyjdziemy skoczkiem. Drugą wieżą. Grozi mat. Widzę. Jeszcze widzę. Szach. No to tak. Okej, tutaj. Tam jest bardzo ciekawie. Skoczek. Niech wejdzie na B3. Zbije sobie skoczkiem. Okej, niech będzie tak. Próbujemy wymieniać. Tam chyba źle zagrało mi ten ruch. No dobra, wymieniamy. Okej. Okej, proszę pana. Damy tutaj szacha. Wieża B1, co to za ruch? Nie wiem, ale z mojej perspektywy bardzo mi się podobało. Zbiłem skoczka. Tam robimy nacisk. B4. Nacisk. I koniec G3. Dobra, i tutaj co? Jakieś maty grożą. Będzie H4. Tą pionkę chyba podstawiłem, tak patrzę teraz z daleka. Dobra, bierze D2. Okej. F5 klasycznie trzeba zagrać. Dobra. Cztery podciągniemy, tutaj bitka. Czyżbym ja tutaj coś podstawił? I na to wygląda. Chyba mam problem, coś tutaj przeoczyłem taktycznie tym razem. Rafał Ney.
mnie chce tutaj ograć. No i słusznie, ale mam jeszcze coś przygotowanego. Tak. Dobra, to wybitka na pewno. No właśnie, tam ja podstawiłem, źle zagrałem bardzo. No to tutaj chyba sprawa jest prosta. Jeszcze tak pułapkę zostawimy H5. Wszystkie figury muszą grać. Tutaj na pana pionek. Pionek. Wieża C2. Ok, i taki ruch sobie wymyśliłem. Ok, tak. A, i chyba nie, tu nie ma podstawki. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. A i co tutaj mam grać? Może się przerzucę skoczkiem. Na D4 można też było. No właśnie, bo tutaj pionek wisi jak. Ja skoczek zbiję, nie będę mógł ruszyć. A, jest taktyczka. Olejku, dopiero dostrzegłem. No dobra. Dopiero dostrzegłem taktyczkę. No dobra, wybijemy już tu. Okej. Okay. Skoczek wejdzie do gry na spokojnie. No tu się robi gorąco niby. Sobie pofolgowałem trochę. No niech będzie tak. A, szalony G4. Tutaj zagramy tak. Biorę piona, odzyskuję na szczęście. Tam podstawiłem. Tak to jest w symultanie właśnie, moi drodzy. Tak to właśnie jest. H5. Nie macie litości w ogóle. Żadnej litości. A tak i koniec. Dokładnie. Tam zagramy sobie na strategię. Co tutaj się wyrabia? Jak tutaj, proszę pana, cię można nieco ukarać? Spróbuję H4. Już nie mam pojęcia jak. No nie wiem teraz, jak zagrać. Tak, niech będzie. Aha, bo tam będzie dobra, zbije tego końca. Tu najpierw tak. Wieża. Hop, mogłem pionka wziąć, co nie? Nikt nie podpowie. Nikt nie podpowie. Dlaczego? Hop. Wchodzi figura. No dobra, tak. Tutaj wymiana jest jak najbardziej wskazana. No nie wiem, jak będzie B3 na razie na spokojnie, żeby tutaj nie przedłużać. Może wieża A1, nie wiem, co to za pozycja jest. Tutaj chyba ciężko mi się zrobiło. O, tak? Tak można? No zbijam. Hop. Ale spryciula. No bez litości gracie. Jak tu mam grać teraz? Wow. Wow, 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 wow. Bo tak trzeba. No dobrze, wezmę to.
Tutaj. H3. No powiem szczerze, nie wiem jak to wykończyć. Bo tu coś musi być po prostu. No dobra, niech będzie tak. Niech będzie tak. Tutaj już jakieś widełki się pokazały na horyzoncie. Pionka można było chyba brać. A taki ruch sobie zagramy, sprytny. I do góry ten pionek niech będzie zaawansowany. To jest ciekawa pozycja. Dobra, tutaj figury muszą pograć. Coś tam na pewno nie pograłem tak jak trzeba. Tutaj gdzieś mi coś wchodzi. Coś chyba tak. Skoczek wraca do łask. Tak. To jest atak, co? Muszę kopnąć tego skoczka. To jest wszystko bardzo sprytne. Tym bardziej. Ktoś mi remis proponuje, nie? No nie mogę się zgodzić, bo mam przecież figurę więcej. Okej. Pułapka zostawiona, pionek wzięty. Niech będzie tak. Tam nic nie ma, tam nic nie ma. Wezmę wieżę. I co, trzeba sprzątać pionki, nie? Jest okazja. Tu chyba, mogę nawet tak. Chyba mata nie ma. Jak policzyłem na szybko. A tam cały czas pionka nie wziąłem. Tak jak sobie mówiłem, tak nie wziąłem pionka. Prosto na pionka. Nie widzę nic lepszego. To jakieś maty. Chyba mat w dwóch. To tak. Chyba oszukałem przeciwnika. Gońcem na A3. Troszkę mniej gadam, wiecie, bo już tutaj te partie są na zaawansowanym poziomie. Okej. Do góry. I tu chyba mam mata. Dziękuję. 6 partii się już skończyło, jeszcze 35 w toku. Będzie H5, król tutaj sobie uciekł. No tak, to jest sprytne wszystko. To jest bardzo ciekawa pozycja.
Myślę, że intuicyjnie koniec G3 będzie dobrze, żeby tam spróbować przeciwnika pomęczyć. Okej, koń F4. Tak, niech będzie. Ktoś mi tu remis proponuje. Nie, no, ale chyba remisu nie ma, co? Bo... A, jest remis, bo jest... Tutaj gdzie? Ale tutaj, słuchajcie, zrobiłem babola. Ja cię kręcę. No, babol roku, co nie? Tak myślałem, żeby tam uważać na wiecznego szacha, a nie dostrzegłem tego, że można oddać wieżę i odsłonić całego króla. No i to jest nauczka. To jest nauczka za to, że jestem pionkożercą. Dokładnie tak. Dobra, tutaj coś próbujemy rozwalić pozycję. Tu szacha damy. Tak, tutaj to widziałem. Tu damy szacha. I co tutaj mogę? Bo się nic nie dzieje. No właśnie. Bardzo ładnie zagrał przeciwnik. Bardzo ładnie. Dobra, defensywa, defensywa. Tutaj pięknie. A nie, tu hetman broni przecież. Co? Można? Dobra, niech będzie tak. Wymiana jak najbardziej wskazana. Aha, to takie buty. No dobra, hop. Okej, tu to dzielę od związań wszelakich. Dobra, bicie na E3. Może taki ruch wchodzi? No tak, tutaj jest remis, to sobie powtórzymy ruchy. To się zgadza, tam jest remis. Brawo, brawo. Tam trochę wcześniej przekombinowałem. Bicie w przelocie, nie przemyślałem bicia w przelocie, ale szybko to zrobiłem. Tutaj, naprawdę? Nie będzie tak. Wracam. A, tam będzie jeszcze gra. Tu mi wisi, tu mi wisi. Tak, jeszcze spróbujemy. No dobra, weźmy tutaj tego końca. Niech będzie tak, tutaj jest strzał. Dosyć intuicyjnie to chyba idzie. Skoczek, co tutaj się dzieje? Trochę trzeba wybić. Tak, niech będzie. Dobra, strzał. Jakieś tam aktywność łapiemy. Skoczek wchodzi. No dobra, skoczek musi zagrać w końcu.
Partie przyspieszają, tak? Widzę, że już przyspieszają. Te pionka biorę. Chętnie. Pionka końca. No dobrze, dobrze, dobrze. Jakąś przestrzeń sobie złapiemy. To jest cały czas teoria, widzę. Aha, to nie jest podstawka. No ale będę miał zaawansowanego pionka. To też dobrze. No wracam, a dlaczego by nie? Naciskać tam figurkami na przeciwnika. Dlaczego nie? Dobra, teraz trzeba wymyśleć dobre posunięcie. Myślę, że tu spróbujemy. Tutaj wybitka, 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 różnobarwne. Okej. A, tutaj co się dzieje? Przepraszam za te odgłosy, ale wiecie, dzieciaczek mi tutaj lata. Szacha damy. Dobra, otwieramy pozycję. Chyba jakieś F5. Wybicie, wybicie. Tutaj. Hop. Dobra, tak trzeba. No lekko z wami nie ma, muszę wam powiedzieć. Naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Chyba król F8 jest niezły. O, tu mam strzała na C6 taktycznego. Hop. Skoczka chyba mogę wprowadzić troszkę za szybko. No dobra, wieża tutaj musi się przyznać do błędu. Okej. Wymiana w ten sposób. No dla mnie to jest okej, bo było tu ciężko. Próbujemy pułapeczek. Goniec wrócił na C8. No dobrze. O, wszystko widzę. Jeszcze. No tak, chyba. O, chyba babola. A nie, skoczek B8 jest babola, jednak nie popełniłem. Powiem wam. Szczerze, jeszcze przy chorobie jestem wyczerpany. Wyczerpująca jest symultana. Jeszcze 33 osoby mnie tutaj chcą załatwić. Dobra, no uciekam tym skoczkiem. No cóż, na no jakieś tam G6 w takim razie. Tutaj hetman troszkę przyspieszamy. Tu jest strzał. Jakaś wieża C6. Centralizacja hetmana. Okej. Okay. No dobra, hetman F7 próbujemy wymiany. Hop. Hop, sorry, chyba coś tutaj rozrabiałem z widokiem. Pionek zdobyty. F5. A trzeba brać wieżę. Wymiana. Niech będzie.
to zaatakować? Ten ruch pin. Ale spryciarz. Mam bardzo sprytnego, moi drodzy, zawodnika. No dobra, wracam. Okej. E5 wskazane. Chyba jest jakieś matowanko. Musi być jakieś matowanko. Wzmocnijmy sobie troszeczkę tutaj pozycję. A5. Dobra. A5 zagrał mój przeciwnik. Szach. Też przepychamy. Szach. Spokój grabarza. Cyk. A to chyba podstawka pionka. Biorę piona, jak dają. No dobra, czy tu jest matowanie jakieś? Właśnie to jest pytanie. Jakieś musi być coś tam. Chyba dostrzegam. No, pionka wezmę. A to jest wyrównana bardzo walka. A dobra, będziemy próbować wymieniać. A ten ruch chyba nie był najbardziej dokładny na świecie. Tutaj, okej. Okay. Ja myślę, że po prostu bicie to jest obowiązek niemalże każdego szachisty, żeby poświęcić w ten sposób. Stawię na przeciwnika pułapkę. Dziękuję, muzyczny kwadrat. Dziękuję bardzo. Bicie na B6. O, dobra, chyba tak trzeba zagrać. Żebym ja tutaj mata jakiegoś przypadkiem nie przeoczył jeszcze. A, wystarczy chyba tak. Tu? Tak po prostu. Damy szacha. Chyba tam mogę wymienić. Pionkówka będzie chyba wygrana. Ale tutaj nie będzie. Tak. No nie, no remis to nie. Dziękuję, bo tutaj są słabości do wzięcia, więc nie będę chciał atakować. No i to jest chyba tu. Znaczy nie, właśnie chodzi o to, że ja nie muszę ryzykować, więc zagram chyba go nie C6 po prostu. Jak uprościć, to można by było oczywiście.
musi znaleźć dobrą placówkę. Nie widzę mata, jestem ślepy, ale widzę, że hetmana mogę zdobyć. Ależ grają zawodnicy, no niesamowite. Hop. Tutaj? Stawka skoczka tak po prostu? Okej, podciągam króla. Jest okej. Dobra. Szacha damy. Dobra, zbijam tego końca, żeby uprościć troszeczkę. Wyczekamy. A tutaj pionka mogę chapnąć, to go wezmę. Bez mrugnięcia oczkiem. Blokada, jak się patrzy, skoczek wraca. Tutaj król D7 będzie bardzo dobrze stał za pionkiem. No dobra, wezmę już na F3, teraz już spokojnie można. Okej. Okay. Wolna linia tam powinna dać radę. To jeszcze sobie fajnie zdwoją wieżę z tempem. Jak najbardziej. Atakujemy. Okej. Chyba taki ruch jest. Wymiana, tak? Jak to stoi z pionkami? No dobrze stoi z pionkami. Więc wymienimy. Chociaż tutaj te pionki tam mogą mieć problem. I król do centrum. I zdwajamy wieżę. Ok. Jakiś taki ruch może zadziała. No dobra, trzeba teraz tu jakoś z tymi skoczkami pomanewrować. Niech będzie atak najpierw. Tu spróbujemy otworzyć pozycję. Dobra. Wszyscy widzę skupieni. Figury grać muszą. Pionka mi kapnąłeś. O ty. Tam chyba podstawiłem piona. O ja cię. Chyba tak. C8. Wieżówki nie muszę grać. Aha, to było sprytne. Jednocześnie nie rozważę z mojej strony. A, może tak jeszcze uda pułapkę zostawić.
Grozi mi mat na C1. No, nie mogę sobie pozwolić na tego mata. Chyba zwykłe bicie wieży jest najprostszym rozwiązaniem. O, pani muzyczny kwadrat. Nie, to z kimś innym grałem, muszę zerknąć. A, takie jeszcze buty. Dobra, wybiję to. No tak, można. Wracam. Co ja zrobiłem? Podstawiłem jakość. Podstawiłem jakość, dlatego że myślałem, że wieża na A1 jest niebroniona. A tutaj ten przeciwnik. No tak, muszę wracać i skoczkiem bronić na E2 wszystko. No właśnie, tutaj nie wiem, co za bardzo zagrać. Król F8, jeszcze ruch wyczekujący. Wziął mi jakość. Nawet nie spytał. Chcesz mi zbić? Teoretycznie możesz, ale zagram tak. Aha, skoczek tędy wyjdzie. Czy on tam coś porobi sensownego? Chyba nie, tędy wrócę. Atakujemy. O, ale ciekawe. To było ciekawe. Tak. Nie biorę już w ogóle, nie biorę tej figury specjalnie, żeby tam się nie narażać na jakiekolwiek akcje. Dobra, odbiję chociaż jakiegoś pionka. Chyba gońca złapałem w tamtej końcówce. Skoczek wejdzie na E6. Chcę jakoś więcej. No to wymiana. Wymiana. Okej. Okay. Mi to pasi. Powrót gońca na F3 to też zawsze troszeczkę takie lepsze. Czekajcie, ja tutaj po tym biciu coś widziałem, tylko co ja tu widziałem?
Nic chyba sensownego, znaczy to, że nie tracę figury. Aha, w ten sposób chcesz mnie poblokować, drogi przyjacielu. No dobrze, niech będzie tak. Krzysztof. Aż te pozycje niektóre ciężkie. Biorę, chyba wyrzutka wygrana. A, pionka tam podstawiłem. A nie, nie podstawiłem, bo wieża jest atakowana. Nie można brać pionka. Może dziennik chce mi dać mata, no nie pozwolę na to oczywiście. Goniec zdobyty. Szach. Dobra, niech będzie wymiana. O! No to ciekawy jest ruch. Bardzo ciekawy, muszę przyznać. Nieco mnie zaskoczył. No dobra, poświęcimy tę wieżę, bo tak jakoś czuję, że muszę. Bijemy na F6. Tu chyba mogę. Powiem wam szczerze, tracę już moc, powoli. Najlepsze granie? Nie sądzę, nie sądzę. Szacha. A no właśnie. To będzie ciężko wygrać chyba tą wieżówkę. Dobra, zbijamy tutaj tę jakość. A, mogłem na D7 zagrać, wziąć hetmana, ale jestem po prostu masakrem, za szybko. O, to jest bardzo trudna pozycja.
Tony, jak się czyta ten twojnik, to jest bardzo trudna pozycja. Tutaj myślę, że nawet mogę sobie pozwolić na bicie tu. Mogę sobie pozwolić, więc ryzykuję nieco. Ale chyba wyliczył do tego dość dobrze. No dobra, najwyżej to w topie, bo nie widzę tam jakiejś sensownej opcji. 29 osób zostało. Może takie pionki będę zasuwał tak po prostu. Bierze C3. No to już trzeba zagrać F5, nawet nie patrzeć. Rozbijemy, może uproszczę w ten sposób tutaj pozycję. Bierze AD1. Tak. No właśnie, nie wiem, czy ja nie przesadziłem przypadkiem z tamtej pozycji, ale poszło. Tu jest chyba remis. Można? Tam hetman był broniony. Przecież. Jeden tak, to wprowadzamy końca. Aha! To nie jest jeszcze takie tak różowe, jak mi się wydawało. No dobrze, najwyżej. Ojejku, co mam powiedzieć? Najwyżej przegram. No cieszę się, słuchajcie, że macie jakąś tam przyjemność z gry. Dobrze zagrał przeciwnik. Ja coś tutaj poka puściłem. Strasznie. Dobrze, niech będzie tak. Nie, źle zagram G6, Krzysztof. No tam już tak mało temp mam, więc nie wyrobię się. Jak grać? Wow, a to dobry ruch. Goniec 213. Będę miał z tobą wielki problem.
Znaczy to jest przegrana, bo tam poświęciłem tą ofiarę w sumie chyba jednak niedokładnie, jak widzę teraz. A takie są szachy, dobra. Aha, bo ja tu mam jakość mniej. Dopiero teraz zauważyłem. No dobra. Lekko nie jest. Nie ma tutaj słabych graczy, moi drodzy. Nie ma. No ciężkie boje tutaj mam z wami, strasznie ciężkie boje. Następnym razem ustawię wam 2 minuty bez dodawanego. Żartuję oczywiście. Dobra, biję tą wieżę. Tę wieżę biję. Uciekam, a właśnie, to chyba może być ciężko. No właśnie, to jest dobry ruch. Spróbuję tak. Przyspiesza trochę gierka. Wymiana poszła, jestem bez pionka i trzeba se radzić. Trzeba se radzić. Taki ruch się na pewno przyda. No i co? Krzysztof oddał Hetmana? No niewiarygodne, no. Okej. Dobrze, że mnie, moi drodzy, nie widzicie teraz, bo jest kiepsko. Wybaczcie za to moje rozciąganie, ale myślę cały czas. A nie, nie tracę Hetmana. Co ja bredzę? No właśnie. Już nic nie widzę.
Jak tutaj cię oszukać, panie kolego? Nie da się chyba. Nie da się. Nie da się tu cię oszukać. No nie, pionkówki tutaj to nie możemy grać, jak są zdwojone. To tak. Hop. Dobra. Tam też jakość poświęcona, w sumie nie wiadomo po co. Przesadziłem. Nie widziałem goniec G4. To się przyznaję bez bicia. Ach, jest E4. No widzicie, naprawdę, naprawdę. Krzysztof, co ty grasz? Krzysztof. Nie ma tak gadać do siebie, co? Tutaj remis. Wiesz co? Dobrze, Jakubie. Niech będzie remis. To ukłony w twoją stronę, bo ty mi ten remis dałeś. Aha! Tu są strzały. Co ja zrobiłem? Szach. Sprytnie gra na przeciwnik, bo bardzo dobrze gra Dave. Nie wiem, pewnie przegrywam, no ale to już gram coś, bo muszę zagrać. Dobra, hetmat, tak. No powiem szczerze, muszę chyba tak zagrać. Teraz koszę pionki. Król F8 powinno wystarczyć. No tutaj jestem ciekawy tej końcówki. Tutaj do przodu. Okej. Tak. No dobra, wybijam. Przepraszam za te krzyki, moi drodzy. Aha. Spryciula. Ale jesteście naprawdę bardzo sprytni. 23 osoby jeszcze mi zostały. To jest bardzo dużo. No chyba tak mi się wydaje, że jeszcze jakaś tam szansa będzie. Tutaj aktywność wiesz. Wymiana. Pewnie tak. Dokładnie. I uciekać, gdzie pieprz rośnie.
No i teraz co, Krzysztof, królem? Lekko. Dobra. No powiem wam szczerze tutaj, nie wiem jak grać dalej. Może tak sobie przedstawimy tego skoczka. Dobra, wybitka, wybitka. A i chyba tam podstawka znowu z mojej strony. No tak to jest, niestety tak to jest. Ciężkie czasy przyszły, już wszyscy tutaj grają coraz lepiej. Nie ma łatwych gier. Oj, nie ma łatwych gierek. Zdecydowanie nie ma. Właśnie. Jak tu grać, panie Zielonka? Może tędy coś? Tak, ten ruch widziałem. O, naprawdę, tutaj jeszcze musimy grać te partie. No, jak musimy, to musimy. No nie, no tak, tutaj podstawiam. Dobra, goniec 213, gratulacje, poddaję partię, bo tam nie ma co się męczyć już. Zaufam. Zaufam zdecydowanie. Dobra. Lekko. Do samego końca trzeba uważać jednak. Mata chcesz mi dać? Nie, uciekam. A, to ja tu przegrywam. Gratulacje, Dave. 192K. Ograłeś mnie jak młodego. Świetnie. Świetna giera. Naprawdę to mnie cieszy, że tak jest. Troszkę mnie to cieszy. Dobra, troszkę. Dobra, niech będzie tak. Co? Hop. Dwa hetmany. O matko, jeszcze tutaj trzeba zagrać wieżą. Szacha damy. No to tego nie widziałem, a tam pionek spadł. To chyba mat. Nastąpił. Teraz co za pozycja? Aha, tutaj, okej, okay, szach. Zasuwam pioneczkiem. Do kolejnego zbijam. Upraszczamy pozycję, upraszczamy. Gdzie można, to upraszczamy. Remisy odrzucam, odrzucam remisy. Zaraz, chwila, jak to stoi.
Aha, ja jestem czarnymi. O, red. Dobra, do góry. Na 14 osób zostało na statku. No i aktywnie królem trzeba grać. Tutaj chyba mogę zbić, ale nie chcę, wolę pionka szybciej doprowadzić. Nie wiem, czy ta końcówka jest remisowa, ale sprawdzimy. Rubinstein by wiedział. Tak. Tutaj dajesz mi szansę? A nie, nie mogę zbić tego pionka. Dobra, wracam. Aha, muszę to zamatować, tak? Ale te szach. Pionkówka będzie też wygrana. A to będę ze sobą pionem się coś tam starał. Może wieżówka? Zaproponuję. Szczerze mówiąc, to nie wiem, co to za pozycja tam jest. Zostało 13 osób. Pełna zgoda. Miałeś ze mną wygraną pozycję, Rajdman? No, jest to wielce prawdopodobne. Pionka podstawiam, już mi się mylą strony. Słuchajcie. No dobra, chyba ta wymiana będzie prościutka. Tam jeszcze trzeba uważać. Pionki zasuwają. Czy ja tu przegrywam, bo nie wiem.
To podstawił mi tutaj przeciwnik. Chyba czasu było za mało, tak mi się wydaje. Dlatego tak się stało. Dobra, zasuwam. A, szach i dorobienie. I dorobienie Hetmana. Już naprawdę, no nic jak widać nie widzę. O, tam jeszcze tracę te pionki, ale może to dla mnie jest aż tak źle. Sprytnie tam spróbujemy. Co tu się dzieje? Moment. Aha, moje są białe. Dobra, podciągniemy króla. No ciekawe, co za końcówka, nam należało wieżę zdwoić, by wszystko grało. Przełom taki pionkowy, jak mieliśmy w końcówkach, nastąpił. Aha, to tak. Sobie zagrałeś. No dobra. Tutaj. To czy ja nie przesadziłem? Tu. Muszę iść po pionkę najpierw. Nawet tego z szachem jeszcze mogę wziąć. A
Ale się porobiło. Walka do ostatniego piona. Niesamowita walka. Już podstawka. Ja rozumiem, że czas, ale partia bardzo dobra. Aha, i co to za pozycja będzie tam remisowa? Aj, no tak, tam jest remis, bo król idzie po pionka ostatniego. Zgadza się. No tak. Odcinka króla. A tu myślę, że szacha można dać. To jeszcze nie są takie proste rzeczy. Są proste. Jest proste. Liczę wystarczy, tak. To też w końcówkach podobne motywy były. Gratulacje, Pawle, za remis. A nie, co ja zrobiłem? Przecież Hetman z szachem wchodzi. Ajajaj, Krzysztof. Bobinio. No powiem ci, ale partia. No, kurczę, blad. Ale zagrałem jak Cajmer. No niewiarygodne, no. No dobra, no, takie są szachy. Nic nie poradzimy. Prawie mat. No dokładnie. Mógł się poddać. Dobra. Dzięki, Bobinio. No, przeoczyłem motyw. Ładnie mnie złapałeś. A, tam gońca podstawiłem. Ajajajajaj. Ja wiem, że mam dużo czasu, ale to naprawdę, wierzcie mi, zmęczenie daje po sobie znać. Niesamowicie. A, idę po następnego hetmana, bo widocznie już za mało tych figur mam. No dobra. Aras, dzięki. Poddaję, poddaję. Co? Coś chyba przez przypadek poddałem, słuchajcie. Coś przez przypadek poddałem. Którym zawodnikiem poddałem partię? Bo za szybko kliknąłem tą chorągiewkę. Ojejku. Dobrze, ogólny wynik to 32 wygrane, 3 remisy i 5 porażek. No cóż, powiem wam szczerze, jestem z was dumny, jeżeli mogę tak się wyrazić. Poziom jest niezły. Jest niezły. Wiadomo, że tam są partie gorsze, lepsze, taktyka i tak dalej. Ale naprawdę fajnie to wszystko wyglądało. Więc bardzo, bardzo wam dziękuję. I na pewno widzimy się na kolejnej symultanie, która będzie planowana. Jeszcze nie wiem, którego dnia, ale będę oczywiście słał maila i będę pisał na grupie i naliczę się i na Facebooku.
Także bardzo Wam serdecznie dziękuję. No i się żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.